Humory dopisują i tak ma być, bo jesteśmy na jesiennej prezentacji ramówki TVN-u. Martyna, nie zaskakujesz, a jednak zaskakujesz, no bo Kobieta na krańcu świata, numer 15, a wierzę, że tam dzieje się dużo nowego. Co? No więc, kochani, muszę powiedzieć, że 15 lat to zobowiązuje, jubileuszowy sezon, moja 50, więc przypadek? Nie sądzę, zbiegają się te daty, dużo piątek w tym roku. Będzie cudownie. Mogę powiedzieć, że zobaczycie z bliska Mount Everest, najwyższą górę świata, że będziecie schodzili razem ze mną pod wodę, że będziecie oglądali niesamowitą przyrodę, ale przede wszystkim poznacie kolejne cudowne, inspirujące bohaterki, począwszy od pierwszej. I tu ważna informacja, nowa godzina emisji w samo południe, w niedzielę, zaraz po Dzień Dobry TVN, program Kobieta na krańcu świata. Od 1 września widzimy się co tydzień, liczę na Was, a pierwsza bohaterka z Gwatemali. Pierwszy raz też zresztą byłam w tym kraju, polecam. O, to aż niemożliwe. Dużo się takich krajów zostało? No właśnie, coraz mniej, ale jeszcze cały czas mam szansę zaskakiwać Was dzięki temu. Izabela jest projektantką mody, jest utytułowaną, uznaną projektantką mody, pokazywała swoją kolekcję na Fashion Week w Londynie. Izabela jest na liście 100 najbardziej wpływowych i inspirujących kobiet według BBC, a jednocześnie jest osobą z zespołem Downa. I to jest taki odcinek, do którego oglądania chciałabym zaprosić szczególnie, bo to jest taka lekcja szczerości, otwartości, prawdy o drugim człowieku. To jest też taka lekcja determinacji i wiary w to, że wszystko w życiu jest możliwe, że niemożliwe nie istnieje. Także rozpoczynamy z wysokiego C. Swoją drogą marzy też o karierze śpiewaczki operowej, więc wszystko się zgadza. A potem będziemy zaskakiwać widzów w każdym odcinku. Będą te programy i wiesz, wesołe takie, że można je obejrzeć i wyjść w życie z wielką radością w sercu, ale będą też odcinki, które skłaniają do refleksji nad kondycją dzisiejszego świata. Zajmiemy się tematem kryzysu bezdomności, epidemii fentanylu, z którą mierzy się Ameryka i fentanylu, który niestety dociera też do Polski. Będzie o ochronie przyrody, o ginących gatunkach, będzie też o kartelach narkotykowych i o ludziach, którzy zostali porwani w Meksyku, a rodziny ich szukają. Ale mogę obiecać, że w każdym odcinku, niezależnie od tego, ile jest trudnych treści, to każdy kończy się optymistycznym akcentem i wielką, wielką nadzieją, bo to właśnie niosą bohaterki tego sezonu. Sezonu, który zrealizowaliśmy pod hasłem miłość. Miłość, która jest najważniejsza, miłość, która nas niesie, która sprawia, że niemożliwe naprawdę nie istnieje. Jak zwykle u Was pełna paleta emocji, pełna paleta barw. Jak gdy myślę sobie o Waszym programie, to mam taką myśl, że to na Tobie spoczywa taka największa odpowiedzialność za to, jak ta historia zostanie opowiedziana, czy ten bohater będzie umiał się otworzyć, bo przecież to nie jest dla nich normalna sytuacja, że ktoś z kamerami wparowuje do ich życia i chciałby faktycznie poznać to, co im tam leży na sercu. Czy miałaś na swojej drodze takich bohaterów, których trudno było otworzyć, albo którzy po prostu nie chcieli mówić nic, mimo tego, że Twoja wizyta była zapowiedziana? Tak, i to jest akurat chyba najważniejszy odcinek, który zrealizowałam. Pamiętam, kiedy przeprowadziłam pierwszy wywiad z Kabulą. Dzisiaj moją adoptowaną córką, która jest właśnie w Polsce, która przyjechała na 3 tygodnie na wakacje. Jesteśmy dziś bardzo blisko, ale pamiętam to nasze pierwsze spotkanie. Skończyłam wywiad, usiadłam i bardzo płakałam. Po prostu byłam zrozpaczona, że nie udało mi się do niej dotrzeć, że nie udało mi się skruszyć tej skorupy, którą się otoczyła, i naprawdę miałam takie uczucie. I z każdym dniem, z każdą kolejną rozmową czułam, jak ona zaczyna mi ufać, aż do momentu, kiedy jesteśmy tak ważne dla siebie w swoim życiu. Więc to było dla mnie bardzo, pamiętam, trudne doświadczenie, ale było kilka takich spotkań i takich rozmów, ale i tak powiedziałabym, że dostałam od naszych bohaterek znacznie więcej zaufania, niż mogłabym sobie wymarzyć. To jest niezwykłe, że przyjeżdżam ja z zupełnie innego miejsca na świecie, z innej kultury, ale chyba jednak z taką ciekawością, z taką ufnością, z taką akceptacją dla wszystkiego, co usłyszę, nie oceniam.
nie krytykuję, nie daję rad, tylko słucham. I też do tego bym chyba chciała zaprosić naszych widzów i nasze widzki, żebyśmy w ogóle wzajemnie na siebie byli bardzo uważni, żebyśmy się słuchali, żebyśmy patrzyli sobie głęboko w oczy, trzymali się za ręce i przypomnieli sobie, że życie jest offline, a nie online i że to jest najważniejsze. Ja zresztą przyznaję się, w tym 15 sezonie niechcący stałam się bohaterką jednego z odcinków. To znaczy? To znaczy, znalazłam się na pewnym krańcu świata, gdzie miałam kilka randek w ciemno, które... Chcę przeczytać moje pytania. Które zakończyły się, no właśnie jak, żeby się dowiedzieć, zapraszam do oglądania tego odcinka z Irlandii. Z Irlandii, która mierzy się w ogóle z kryzysem samotności, jak się okazuje, zaskakująco. Ale właśnie tam spotkałam kogoś, kto zajmuje się zawodowo swataniem ludzi. Słuchaj, szalenie ciekawe doświadczenie. Ale wróciłaś też... stamtąd sama. No właśnie tego oglądać, nie powiem, trzeba oglądać. Cudownie. Muszę zapytać oczywiście o pobyt Kabuli w Polsce, bo to fantastyczne, że w sumie tak często, moim zdaniem, możecie spotykać się właśnie tutaj. Czy ona traktuje, nie wiem, Warszawę, czy cały nasz kraj jako swój drugi dom, czy to jest trochę za dużo powiedziane? Wiesz co, traktuje to jako najwspanialsze miejsce na świecie, jak sama mówi. Mówi, że Polacy są tacy cudowni, są tacy otwarci. Oczywiście Kabula jest powszechnie znana wśród wielu osób, więc nie możemy spokojnie przejść ulicą ani zrobić zakupów, bo każdy chce ją uściskać, powiedzieć coś miłego, więc jest zachwycona tym pobytem. Jedziemy w góry, to ulubione miejsce Kabuli. Zawsze, jak sama mówi, ze szczytu góry głos się niesie dalej i dlatego w te góry wracamy. Natomiast ma tu świetny czas. W ogóle, słuchajcie, Kabula, ta zahukana, obrażona w sumie na cały świat dziewczynka, którą poznałam wiele lat temu, dzisiaj ma różowe dredy do pasa, ma swoje zdanie, jest tak uparta, że naprawdę testuje moją cierpliwość, ale uwielbiam tę dziewczynę. Jest dla mnie osobiście wielką inspiracją. Mamy nadzieję, że tak jak mogliśmy towarzyszyć wam w górach ostatnio, tak być może niedługo będzie jakiś moment, by też porozmawiać z Kabulą. Odwiedziłaś tak naprawdę wszystkie krańce świata, choć tak jak mówisz, na tej mapie jeszcze kilka pewnie krajów nieodkrytych jest. Jest jakiś taki kierunek, który teraz chciałabyś zobaczyć? Ale nie z programem, nie z programem. A, nie z programem. No wiesz, jest. Zawsze chciałam pojechać do Nowej Zelandii na przykład. Jeszcze tam nie dotarłam. No właśnie. No, ale jest tyle wyjazdów z kobietą na krańcu świata, że czasem na te prywatne mniej starsze czasu. Natomiast przyznaję, że my już mamy pomysły na kolejnych 15 sezonów i obiecuję, że wciąż będziemy zaskakiwać widzów. Póki co obejrzyjcie ten 15 sezon w każdą niedzielę o godzinie 12 na antenie TVN, ale teraz też, jak ktoś nie obejrzy na antenie TVN, jesteśmy na platformie Max. I to jest świetne, że docieramy do widzów w całej Europie. Tak, to jest też bardzo dobre dla mnie, bo to ja nie jestem takim trochę niewolnikiem programu telewizyjnego, tylko ja mówię, włączam sobie teraz i też jest to bardzo dobra opcja. Na koniec, no bo zaczęłaś mówić mi o tych irlandzkich randkach, ja może nie w tą stronę, bo bez przesady, ale tak sobie myślałem o tobie, że jednak elementem takich fantastycznych naszych prywatnych podróży jest to, że można poznać po prostu innych ludzi na właśnie krańcach świata. Czy ty miałaś kiedyś taki wakacyjny romans? Nie. Nie? Nawet jakbym miała, to bym się nie przyznała. No i o to chodziło. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kobieta na krańcu świata. Widzimy się o nowej porze. Do zobaczyska. Do zobaczenia.